Cześć, nazywam się Ania. Przez całe święto byłam niesłychanie leniwa i właśnie dlatego pomyślałam, że warto by było porozmawiać o produktywności, o tym, w jaki sposób jest ona nam przedstawiana w mediach i w jaki sposób jest ona promowana przez system, w którym żyjemy, a także zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na nasze życie i co ta produktywność tak naprawdę nam przynosi. Przez ostatnie kilkanaście lat pracowałam w różnego rodzaju korporacjach i zaobserwowałam, że mają one niesamowitą obsesję na punkcie produktywności, efektywności, lepszego, szybszego wykonywania zadań przez ich pracowników. W związku z tym pracownicy tych firm starają się pracować więcej, zostają na nadgodziny, starają się dać siebie wszystko, tak aby ich firma matka była w stanie osiągnąć jak najlepsze sukcesy. Widząc tego typu nastawienie do produktywności w pracy, bardzo często przenosimy tego typu sposób myślenia i patrzenia na efektywność naszych działań, także do naszego domu. W związku z tym staramy się zrobić co możemy, aby cały czas, który spędzamy na ziemi, całe nasze życie, było jak najbardziej produktywne, jak najbardziej efektywne i w związku z tym pojawiło się bardzo wielu guru, którzy doradzają nam, jak lepiej i bardziej produktywnie spędzać nasz czas, jak być bardziej lepiej zorganizowanym, nawet wykonując najprostsze czynności, takie jak pranie, sprzątanie czy gotowanie. Is there like a tool or a hack or something that you do when it comes to productivity that has helped you the most or that's the most memorable for you? Yeah, it's probably downloading information via a little port in the back of my head. Według mnie elementem łączącym nie tylko te porady, które możemy znaleźć w internecie, ale także te wymagania, które nakładają na nas nasze firmy, jest chęć zminimalizowania tak zwanego traconego czasu. No i teraz można by się zastanawiać, jak mieć więcej czasu na pracę, ale na szczęście mamy bardzo wiele wzorów produktywności, które podpowiadają nam, co możemy zrobić. I tak na przykład Elon Musk regularnie powtarza w wywiadach, że pracuje pomiędzy 85 a 100 godzin tygodniowo, co swoją drogą tłumaczy, dlaczego jest cały czas obecny na Twitterze. A z kolei Zuckerberg, Obama czy Einstein wyeliminowali tak zwane niepotrzebne decyzje ze swojego życia, tak aby nie musieć na nie poświęcać czasu i w związku z tym zdecydowali się nosić zawsze ten sam ciuch, ten sam outfit, ten sam zestaw ciuchów. Z kolei Casey Neistat, który dla mnie swoją drogą jest wzorem, jako że tworzy super świetne treści na YouTubie, mówi, że najlepszym sposobem na to, aby zwiększyć efektywność swojej pracy, jest po prostu zaplanować każdy dzień od rana do wieczora. Swoją drogą Casey stworzył takie wideo, które teraz Wam tutaj puszczę, ponieważ ma ono tylko 30 sekund i to wideo według mnie bardzo świetnie pokazuje, czym ta kultura produktywności jest. Otóż wymaga od nas, abyśmy cały czas byli tymi hustlerami, jak to się mówi po angielsku, czyli żebyśmy cały czas starali się być szybsi, pracować więcej i dawać z siebie więcej dla świata. No tak, tylko czy to w ogóle jest możliwe? No dojdziemy do tego później w tym wideo. Z jednej strony świat wmawia nam, że jeśli nie dostarczamy jakichś owoców naszej pracy, to niejako jesteśmy bezwartościowi. Tak jakby robienie nic, relaksowanie się i odpoczywanie teoretycznie było czymś zupełnie bezużytecznym i miało doprowadzić do tego, że nasze życie będzie gorsze. I właśnie dlatego bardzo wiele osób, w tym na przykład ja, stara się monetyzować każde działanie, które wykonują. Ja monetyzuję moje hobby, czyli tutaj to wideo, które teraz oglądacie. Inni mogą monetyzować wszelkiego rodzaju inne działania, które podejmują, ponieważ obecnie w kapitalizmie można sprzedać tak naprawdę wszystko. I cała ta kultura produktywności i toksycznej produktywności stara się nam wmówić, że naprawdę powinniśmy z każdego działania, nawet po prostu z każdego poruszenia palcem, wyciągnąć jakieś drobne korzyści finansowe. Do tego stopnia, że na przykład teraz w dobie pandemii jedną z częściej wspominanych anegdot, którą słyszałam, było, że któryś pisarz napisał właśnie w czasie pandemii swoje największe dzieło i właśnie dlatego i ja czułam się winna za każdym razem, kiedy nie robiłam czegoś, co miało przynieść jakieś owoce, co generalnie było działaniem produktywnym. Wydaje mi się, że nikogo nie zdziwię, kiedy powiem, że ten model, promowany zarówno w mediach społecznościowych, jak i mediach tradycyjnych, jest według mnie sensu stricte powiązany z systemem, w którym żyjemy. Kapitalizm, neoliberalizm zakładają, że właśnie praca, ciężka praca, wiele godzin pracy jest w stanie przynieść nam sukces, zarówno finansowy, jak i życiowy, i jest w stanie przynieść nam spełnienie.
ponieważ to kapitał w kapitalizmie jest wartością nadrzędną, największą. A jak inaczej możemy generować kapitał, jak nie poświęcając się pracy? W kapitalizmie to właśnie na pracę, a nie na ludzi nakłada się wartość i właśnie dlatego ludzie traktowani są jako zasoby, które tą pracę są w stanie generować, a w momencie, kiedy przestają tę pracę generować, to po prostu trzeba ich zamienić na takich, którzy nie będą tacy leniwi, którzy będą pracować bardziej efektywnie i którzy będą bardziej produktywni. A z kolei my, widząc, że właśnie w ten sposób podchodzą do czasu, do pracy, do ludzi, korporacje, które osiągają olbrzymie sukcesy finansowe, zaczynamy myśleć o sobie samych również w ten sam sposób. Zaczynamy traktować siebie nie jako ludzi, ale jako na narzędzia do wykonania pracy, która w rezultacie ma przynieść nam jakieś korzyści i przynieść nam jakieś owoce. I w związku z tym jakoś tak trochę zatracamy się w tym i trochę odmawiamy ludziom ich ludzkości. Taki system, w którym ciężka praca jest nagradzana, nazywany jest merytokracją. Merytokracja to wieloznaczna nazwa określająca najczęściej system, w którym pozycje uzależnione są od kompetencji definiowanych jako połączenie inteligencji i edukacji, weryfikowanych za pomocą obiektywnych systemów oceny. Merytokracja stanowi przeciwieństwo władz zbudowanej w oparciu o członków rodziny, klasy czy narodowości. No dobra, wszystko ładnie piękne, ale czy na pewno to właśnie ci, którzy mają największy talent, którzy najwięcej pracują, są tymi, którzy zarabiają najwięcej i którzy osiągają największe sukcesy? Nawet kiedy widzimy nieutalentowane, niewykwalifikowane osoby zajmujące wysokie stanowiska, zarabiające olbrzymie ilości pieniędzy, tak czy siak system bardzo ładnie spopularyzował w naszych głowach zjawisko, w którym ta ciężka praca tak czy siak ma nam przynieść większą wartość i ma sprawić, że będziemy postrzegani przez resztę świata jako lepsi i w związku z tym mimo wszystko nadal staramy się pracować więcej, dawać z siebie więcej i dostarczać więcej dla społeczeństwa. To właśnie dlatego media popularne i social media zalała ta masa trenerów uczących nas tego, w jaki sposób być bardziej produktywnymi, w jaki sposób być bardziej przystosowanymi do tego świata, w którym teraz żyjemy. Na przykład na moim YouTubie jest taki chłopak, który się nazywa Kirby, nie pamiętam jak ma na imię. I YouTube po prostu bardzo intensywnie mi go promuje, ponieważ uważa, że to właśnie jego treści są tymi, które powinnam oglądać. Dodatkowo wiem, że są olbrzymie inności innych tego typu trenerów, motywatorów, którzy bardzo często nie mówią nic więcej poza to, co już zostało napisane, co już zostało powiedziane setki tysięcy razy, ale w związku z tym, że mają bardzo charyzmatyczną osobowość i bardzo często również ładny appearance, są w stanie przekazać nam te treści w taki sposób, że im wierzymy i że zaczynamy robić to, co do nas mówią. A z kolei taki trend internetowy, któremu ja dałam się uwieść, to było planowanie. I tych postów, wideo o planowaniu oglądałam po prostu setki tysięcy i dowiadywałam się z nich, w jaki sposób powinnam bardziej efektywnie planować moje dni. I nauczyłam się robić setki tysięcy różnych list i organizować swój dzień w różny sposób, tak aby mój czas nigdy nie był zmarnowany, ponieważ jak powiedział Max Weber, w kapitalizmie marnowanie czasu to jest największy grzech, na jaki możemy się zdobyć. No a przecież ja nie chcę być grzesznikiem, prawda? Wydaje mi się, że to właśnie ta kultura organizowania każdego dnia w taki sposób, aby żadna sekunda mojego czasu nie została poświęcona czemuś zupełnie bezużytecznemu, sprawiło, że za każdym razem, kiedy poświęcam czas na coś, co albo nie przynosi pieniędzy, albo nie jest bezpośrednio związane z czymś, co będzie mnie później rozwijać, to mam po prostu poczucie winy. I tutaj w ogóle takie wyznanie, po prostu prawie jak na terapii. Teraz w święta obejrzałam The Morning Show i w ciągu chyba jednego dnia bardzo mi się podobał, ale z drugiej strony następnego dnia od razu poczułam się tak, jakbym, no nie wiem, zmarnowała olbrzymią ilość czasu i tak naprawdę ten czas zupełnie nic mi nie przyniósł i jakbym była największym grzesznikiem, największym po prostu jakimś zbrodniarzem wojennym na świecie. No więc teoretycznie sposób patrzenia na naszą produktywność i na nasze życie, jaka jest przedstawiana czy w mediach społecznościowych, czy przez nasz system, pędza nas w poczucie winy za każdym razem, kiedy robimy coś teoretycznie bezwartościowego. Ale teraz przyjrzyjmy się bliżej danym i zastanówmy się nad tym, czy aby na pewno wykonywanie większej ilości pracy, bycie bardziej produktywnym, jest rzeczywiście opłacalne finansowo. Według artykułu, który znalazłam na Money.pl, obecnie Polacy pracują równie dużo co Niemcy w 1965 roku i jest to średnio 1806 godzin rocznie, czyli o około 300 godzin więcej niż pracują Niemcy. Warto wiedzieć, że w ten czas pracy nie są wliczone wszelkiego rodzaju dni wolne, dni świąteczne, urlopy, zwolnienia lekarskie itd. Mówimy tutaj o sensu stricte czasie spędzonym w pracy na wykonywaniu zadań.
Jedynym narodem w Unii Europejskiej, który pracuje więcej niż Polacy, są Grecy i pracują oni o 143 godziny więcej. Dalej w tym artykule czytamy, że dzieje się tak dlatego, że Niemcy są po prostu społeczeństwem bogatszym i właśnie dlatego mogą pracować mniej, ponieważ jeśli my kiedyś będziemy tak równie bogaci jak oni, to wtedy również będziemy mogli pracować mniej. I dalej czytamy również w tym artykule, że tak, że przez ostatnie 20 lat nasza produktywność wzrosła bardzo, ale produktywność Niemców również wzrosła bardzo i to właśnie dlatego, bo oni mają więcej wolnego, a nie my. No i czytając ten artykuł, dowiedziałam się, że Polacy pracują bardzo dużo, ale po drugie, nie byłam w stanie oprzeć się wrażeniu, że ich wytłumaczenie dla powodów, dla których my pracujemy więcej, jest klasycznym bullshitem, czyli po prostu staraniem się wytłumaczyć coś czymś, co tak naprawdę absolutnie tego nie tłumaczy i absolutnie nie daje drogi ucieczki od tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Ponieważ według tego artykułu owoce pracy, na przykład właśnie Niemców, dają większą wartość niż owoce pracy Polaków i będą dalej przynosiły tą większą wartość, czyli oni teoretycznie będą mogli pracować jeszcze mniej i mniej i mniej, a my nadal będziemy musieli pracować więcej niż oni, ponieważ nasze owoce pracy nie wiadomo, kiedy będą aż tak wartościowe jak ich. Może to się wydarzyć za jakieś 30 lat, może za jakieś 20 lat, ale tak naprawdę... Jeden z komentarzy pod tym artykułem bardzo mi się podobał. Porównywał on pracę sprzątaczki w Niemczech, w Norwegii i w Polsce i właśnie zastanawiał się nad tym, jak bardzo różnią się te prace i czy aby na pewno któraś z nich przynosi owoce o większej wartości niż ta inna. No oczywiście, jak możecie się domyślić, ja uważam, że wszystkie te trzy prace są sobie równoznaczne, a jedynym powodem, dla którego praca na przykład nas, Polaków, jest wyceniana niżej niż praca Niemców, jest fakt, że świat podzielony jest na społeczeństwo produkujące i konsumujące, czyli świat zbudowany jest tak, aby pielęgnować nierówności społeczne, a nie je rozwiązywać i właśnie dlatego my musimy pracować więcej, aby Niemcy mogli pracować mniej. Ta-da! Więcej na temat tych nierówności społecznych, naszych wypłat i powodów, dla których są one niższe niż wypłaty na przykład naszych zachodnich sąsiadów, mówię w wideo, jak fast fashion wpływa na naszą wypłatę, które swoją drogą gorąco Wam polecam i podlinkuję Wam w opisie, tak więc jeśli chcecie to zobaczyć, to serdecznie zapraszam. A mówiąc już o tych nierównościach płac, to chciałabym też może trochę więcej porozmawiać na ten temat, ponieważ oprócz tego, że pracujemy więcej niż pracują nasi sąsiedzi, to również zarabiamy dużo mniej i te nierówności płac są całkiem intensywnie pielęgnowane poprzez wprowadzanie systemu, w którym kierownicy, CEO tak zwani i właściciele firm zarabiają kilkakrotnie, kilkasetkrotnie, kilka tysiąckrotnie więcej niż ich pracownicy. I teraz podzielę się z Wami danymi, które co prawda są sprzed 2 lat, ale warto tutaj zauważyć, że zarówno wysokość pensji pracowników na najniższym szczeblu nie zwiększyła się aż tak strasznie bardzo, żeby je zachwiać i sprawić, że są one mniej prawdziwe, a równocześnie wysokość pensji CEO nie zmniejszyła się aż tak bardzo, żeby te dane były nieprawdziwe. Jeszcze raz powtórzę, tak. Średnia krajowa GUS w 2019 roku wynosiła 3,5 tysiąca złotych netto, jednak średnia krajowa to nie najczęściej wypłacana pensja. Najczęściej wypłacaną pensją jest 2 tysiące złotych brutto, czyli około 1,5 tysiąca złotych na rękę. Mediana z kolei wynosi 3,5 tysiąca złotych brutto, czyli 2,5 tysiąca złotych na rękę. I tak, podczas gdy prezes LPP zarabia w milionach, szeregowy pracownik zarabia kilkanaście złotych na godzinę. Tak, właśnie w ten sposób tworzy się nierówność w wypłatach i nierówność w ocenianiu, czyja praca rzeczywiście przynosi większe owoce. Ponieważ tak, nawet jeśli osoba zatrudniona przez LPP będzie starała się pracować te 85 czy 100 godzin tygodniowo jak Elon Musk, to niestety nie za bardzo zbliży się do wypłaty, którą ma CEO firmy. I jakby chciałabym tutaj zaznaczyć, że wcale nie obwiniam tego CEO, że zarabia aż tak dużo pieniędzy, po prostu chciałabym pokazać, jak strasznie nierówne jest to, kto zarabia i za co, ponieważ to właśnie dzięki temu pracownikowi z najniższego szczebla, ten pracownik z najwyższego szczebla jest w stanie w ogóle mieć jakiekolwiek pieniądze dla siebie, no i również dlatego, że wyzyskuje ludzi w fabrykach w krajach rozwijających się, no ale jakby już do tego nie będziemy teraz podchodzić. Jednak chciałabym po prostu Wam pokazać, że tak naprawdę nawet zostając w tym sklepie i próbując tam dojść najwyżej jak się tylko da, stając się kierownikiem sklepu, nadal nie jesteśmy w stanie zbliżyć się nawet ciut. Może jesteśmy w stanie się wtedy zbliżyć trochę bardziej do tej naszej średniej krajowej, no ale nadal
wypłata szefa LPP będzie dla nas czymś, na co będziemy pracować najprawdopodobniej całe nasze życie. Z tego, co zaobserwowałam wśród moich znajomych, bardzo często, aby poradzić sobie z tą niesprawiedliwością, a także, aby zarabiać więcej, normalizujemy workoholizm. Jak robimy to, pracujemy więcej niż powinniśmy, ponieważ... No właśnie, dlaczego? Dlatego, że nadal wydaje nam się, że dzięki tej merytokracji rzeczywiście w związku z większą ilością naszej pracy będziemy w stanie zarabiać więcej, osiągnąć większe sukcesy. No dobra, teraz już skoro ustaliliśmy, że poświęcenie całego wolnego czasu na pracę najprawdopodobniej nie przyniesie nam jakichś olbrzymich korzyści finansowych, a także byliśmy w stanie ustalić, że bardzo często to właśnie... nie poświęcenie i pracowitość, produktywność są tymi cechami, które są nagradzane, chciałabym podzielić się z Wami jeszcze jedną taką całkiem szokującą według mnie informacją. No więc słuchajcie, według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanforda, nasza produktywność spada, im więcej czasu staramy się pracować i być produktywni. I w związku z tym, po 55 godzinach pracy nasza produktywność spada tak bardzo, że tak naprawdę nie ma zupełnie sensu pracować więcej, a wręcz udowodniono, że osoby pracujące 70 godzin w tygodniu robią dokładnie tyle samo, co ci pracujący 55 godzin w tygodniu. No oprócz tego, że jeszcze dodatkowo spędzają olbrzymią ilość czasu w biurze, którą tak to mogliby spędzić w domu. I w związku z tym, ponieważ wchodzimy w nowy rok i wiele osób podejmuje postanowienia związane z tym, aby właśnie być bardziej produktywnymi i aby bardziej więcej pracować, chciałabym Was zainspirować do tego, aby może niekoniecznie zawsze poświęcać się tylko i wyłącznie pracy, a może też często dawać sobie możliwość odmowy wykonywania jakichś niepotrzebnych nadgodzin i jakichś niepotrzebnych zadań w pracy, które najprawdopodobniej nie zmienią zbyt wiele w Waszym życiu. Swoją drogą, wiem, że jesteśmy w sytuacji covidowej i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem niesłychanie uprzywilejowana w związku z tym, że czuję, jako że mam możliwość odmowy wykonywania nadgodzin, zwłaszcza w tej sytuacji, w której zwiększa się ilość osób niezatrudnionych w stosunku do osób zatrudnionych i ilość miejsc pracy naprawdę no, się skurczyła. Ale tak czy siak chciałabym zachęcić Was do tego, abyście nie dawali się wykorzystywać, abyście nie dawali się wkręcić w ten kierat, abyście nie dawali się nabrać na te puste hasła kapitalistyczne. To by było w takim razie wszystko na dzisiaj. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia już w następnych odcinkach niebawem. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę albo zasubskrybujcie. No i tak, do zobaczenia. Pa, pa.